W grudniu 2012 roku telewizja Pixel poruszyła temat kolejnej podwyżki opłat za żłobek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 czerwca 2013 roku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 roku nr 9/89/11 w przedmiocie opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek miejski w Otwocku wraz z uchwałami ją zmieniającymi. W efekcie podwyżki opłat za żłobek w Otwocku są nieważne, a rodzice mogą upominać się o zwrot pieniędzy. W ostatnich miesiącach funkcjonowania żłobka jest to kwota 270 zł miesięcznie, które należy zwrócić rodzicom. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie opłat za żłobki w Otwocku to dla mnie powód do dużej satysfakcji, bo cała sprawa ciągnie się od listopada, kiedy złożyłem wniosek do wojewody mazowieckiego o stwierdzenie nieważności przepisów, które wprowadzały te wysokie podwyżki. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, czyli organ całkowicie niezależny, potwierdził, że te opłaty były zbyt wysokie. Rodzice ze żłobków będą mieli teraz możliwość wystąpienia do prezydenta miasta Otwocka o zwrot pieniędzy. Myślę, że to też jest jakiś sygnał dla władz miasta Otwocka, że nie mogą w sposób bezkarny sięgać do kieszeni rodziców. Jest to szansa na nowe, niższe opłaty, bo trzeba tutaj podkreślić, że z tych informacji, które ja posiadam, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził także nieważność pierwszej uchwały, która wprowadzała jedną sztywną stawkę opłaty, a tym samym, jeżeli ten wyrok się uprawomocni, to de facto na terenie Otwocka nie będzie obowiązywała żadna opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków.